Dinozaury. Zróżnicowany klat owodniowców pojawiły się w trasie około 237 milionów lat temu. Stanowiły dominującą grupę kręgowców lądowych od początku Jury, czyli około 201 milionów lat temu i przez 135 milionów lat do końca Kredy, czyli 66 milionów lat temu. Dinozauria został formalnie nazwany w 1842 roku przez paleontologa Richarda Owena. Nazwa pochodzi od greckich słów deinos, co oznacza straszny, potężny, wzbudzający lęk, oraz zauros, oznaczającego jaszczurkę. Czyli nazwa dinozaury oznacza straszne jaszczurki i może wprowadzać w błąd. Dinozaury nie były jaszczurkami, ani nie były z nimi blisko spokrewnione. Reprezentują natomiast oddzielną grupę gadów. Oprócz ptaków, ich najbliższymi współczesnymi krewniakami są krokodyle. Jak wiele wymarłych form, nie wykazują one cech tradycyjnie uznawanych za gadzie, jak zmiennocieplność czy poruszanie się na kończynach roztapierzonych na boki. Tak, to by było na tyle z wikipediowych definicji. Przejdźmy teraz do właściwej części omawiania dinozaurów występujących w różnych grach wideo. Ja jestem Bart i zapraszam Was do materiału. Jedną z pierwszych takich gier bazujących na świecie dinozaurów było inspirowane filmem Park jurajski The Lost World. Pojawiła się ta gra w roku 1997 i została wydana na PlayStation. Była to jedna z pierwszych gier o dinozaurach. Była to gra z grafiką trójwymiarową, która miała umieszczoną kamerę z boku, a cała rozgrywka była mocno zręcznościowa i polegała na tym, że musieliśmy skakać po różnych platformach oraz unikać większych dinozaurów. Naszym celem było ukończenie każdego levela z jak największą ilością punktów. Punkty te były pokazane jako DNA, które mogliśmy dodatkowo poszukać i pozbierać. Po każdym levelu mieliśmy 5 dinozaurów do odblokowania, a sama gra uzyskała mieszane recenzje, od tych negatywnych po pozytywne. Na Game Rankings uzyskała ona około 60% pozytywnych i około 40% negatywnych recenzji. Kolejną grą jest już bardziej znana, kultowa gra, czyli nic innego jak Turok, który również ujawił się w 1997 roku, lecz kilka miesięcy później niż The Lost World. Jest to shooter pierwszoosobowy z grafiką trójwymiarową. W 1997 roku został wydany na platformy Nintendo oraz Windows. Gra bazowała na systemie Run and Gun, znany taki jak m.in. jak był w Doomie, z lekką eksploracją otoczenia. Mieliśmy w tej grze 7 stage'ów do pokonania, a w każdym było właściwie to samo. Zabijać dinozaury, co nieco poeksplorować, zebrać jakieś przedmioty, skakać, wspinać się czy pływać. Najprostsze elementy zręcznościowe bazowały po prostu na najprostszym modelu rozgrywki. Ciekawym było to, że gra wprowadziła kilka animacji śmierci w zależności od tego, gdzie strzelimy. Czyli strzelając w nogę, przeciwnik będzie mieć inną animację śmierci, niż jakbyśmy strzelili go na przykład w głowę. A fabularnie to nasza postać znajduje się w świecie z różnymi przeciwnikami, takimi jak dinozaury czy inni obcy. A nasz bohater poszukuje potężnego artefaktu w postaci broni Chrono Scepter, po to, aby nie dostał się w nieodpowiednie ręce. Gra bardzo dobrze się przyjęła, na Game Rankings zdobyła 85% pozytywnych opinii. Kolejną produkcją wydaną w roku 1998 jest Nanozaur. Produkcję tę charakteryzowało to, że została ukazana w zupełnie innym świetle. Tym razem nie musieliśmy my jako ludzie mordować krwiożerczych dinozaurów, które nam zagrażają, tylko dinozaury zostały tutaj przedstawione jako inteligentne stworzenia, które są w stanie zbudować potężną cywilizację. Wszystko dzieje się w przyszłości w roku 4122, kiedy dinozaury stworzyły właśnie tą potężną cywilizację, a zbuntowane dinozaury ukradły ich jaja, chcąc wychować na młode żołnierzy zdolnych podbić tamtą cywilizację. Główny bohater to pterodaktyl Nanozaur, który został wyposażony w działko przeciwdinozaurowe i rusza na wyprawę po odzyskanie tych jaj. Szukając jaj, walczy z systemami obronnymi. Każda lokacja to coraz nowsze systemy oraz coraz lepiej uzbrojone dinozaury. Kolejną dużą produkcją jest seria Dino Crisis. Obejmuje ona 3 części. 1 lipca 1999 roku pojawiła się na PlayStation, rok później ta sama część została wydana na PC. W roku 2000 pojawił się Dino Crisis 2, a w 2003 Dino Crisis 3. Jest to gra z gatunku survival horror, w którym znowu to ludzie muszą bronić się przed dinozaurami, które są niebezpieczne i zagrażają ich życiu. Model rozgrywki jest bardzo podobny do serii Resident Evil, a sterowanie jest niemal identyczne, szczególnie w Resident Evil 4. Fabuła bardzo prosta i mocno streszczając, pomijając kilka wątków, nasi bohaterowie przylecieli na wyspę helikopterem, który zniszczył tyranozaur i zaczyna się gra o przetrwanie. Tutaj już natomiast nie ma dinozaurów z karabinami jak w poprzedniej grze, czyli nanozaur, tylko są tutaj przedstawione dinozaury realnie, oczywiście mniej więcej takie jak powinny wyglądać kiedyś. Między innymi były to takie dinozaury jak Velociraptor, czyli pierwszy z dinozaurów, który spotkamy w grze. Pojawia się bardzo często i w różnych wariantach kolorystycznych oraz najczęściej poluje na nas w grupkach. Compsognat. Mały, kurczakopodobny dinozaur. Atakuje w grupie, najczęściej w zamkniętych pomieszczeniach. Pteranodon. Wielki pterozaur, ponieważ jest latającym gadem, atakuje na otwartej przestrzeni. Oraz najważniejszy dinozaur w tej grze, czyli tyranozaur. W całej grze pojawia się tylko jeden osobnik, który kontynuuje pogoń za naszymi bohaterami przez całą grę. Tyranozaura nie da się zabić przez żadną z dostępnych broni. Jest to jakby postać fabularna, która po prostu musi naśledzić całą grę. Bez niej nie byłoby gry. Kolejną grą jest przedstawiciel tajkunów, czyli nic innego jak Operation Genesis, Jurassic Park. Jest to strategia ekonomiczna. W każdym tajkunie musimy zbudować najbardziej zyskowy park rozrywki i zapewnić jak najwięcej atrakcji dla odwiedzających. W tym przypadku mamy zbudować najbardziej zyskowy park dinozaurów, a główną atrakcją są dinozaury. Powiedzmy sobie szczerze, kto nie eksperymentował z dinozaurami i nie wypuszczał ich na wolność lub nie oglądał walki Spinozaura z tyranozaurem w jednej klatce, no to było coś fajnego. W grze zostały umieszczone 24 prawdziwe dinozaury, a autorzy starali się odzorować je jak najbardziej realnie. W międzyczasie pojawił się świetny King Kong, który został wydany w 2005 roku na konsole i na PC-ty. Jednak nie będę go omawiał, bo jest to gra na podstawie filmu, więc twórcy gry nie wpadli na pomysł w stylu "O, zróbmy grę o dinozaurach", tylko po prostu wpadli na pomysł zrobienia z filmu gry. Ale wyszło im to doprawdy świetnie ze względu na świetny klimat. Nigdy nie było wiadomo, z której strony rzuci się na nas dinozaur. Ale musiałem o tej grze wspomnieć, bo jest ona zbyt dobra, żeby się tutaj po prostu nie znalazła. Następną grą, w której pojawiły się dinozaury, jest Paraworld. Jest to RTS, czyli Real Time Strategy, czyli po prostu strategia czasu rzeczywistego. Zawierała ona alternatywną historię, w której dinozaury nie wyginęły, a ludzie musieli się z nimi zmagać oraz mogli je udomawiać lub oswajać. W Paraworld zawarte zostało 40 gatunków dinozaurów, które mogą być udomowione, szkolone, ujeżdżane oraz najważniejsze wykorzystywane w bitwach, bo cała produkcja polega na starciu się w prehistorii wielu frakcji oraz wykorzystania dinozaurów właśnie w bitwach. Kolejną grą jest Tomb Raider, a konkretnie chodzi tu o część Anniversary, która została wydana na PSP, PS2, PS3, Xboxa 360 oraz Windowsa. Tomb Raider Anniversary jest to remake pierwszej części, w której to została poprawiona oprawa graficzna oraz dźwiękowa, pozostawiając niezmienioną fabułę. Lokacje do zwiedzenia w tej części to m.in. Peru, Grecja, Egipt czy nawet Atlantyda. Każdy pewnie wie, kto grał, dlaczego mówię o tej produkcji. Oczywiście chodzi tu o charakterystycznego dla tej odsłony Tyranozaura Rexa, czyli najpotężniejszego, ogromnego i niezwykle niebezpiecznego dinozaura, z którym nasza bohaterka Lara Croft musi się zmierzyć, bo jest on bossem. Sposób na pokonanie go to unik w momencie, kiedy tyranozaur na nas biegnie, tak aby wpadł w konstrukcję obłożoną kolcami. Ale to już mniejsza, w tym materiale liczy się sam fakt, że w Tomb Raider Anniversary pojawił się duży dinozaur. Później po bardzo długiej przerwie pojawił się w 2012 roku Primal Carnage, który został wydany na PC-ty. Rozrywka z nim została stworzona bardzo ciekawie. Chodziło o to, że drużyna ludzi musiała stoczyć bitwę z drużyną dinozaurów. Ludzie mieli widok pierwszoosobowy, a dinozaury trzecioosobowy. Najbardziej grywalny tryb to był oczywiście deathmatch, z którym liczyły się zabójstwa dla całej drużyny. Która drużyna uzbierała więcej zabójstw, ta wygrywała całą grę, a dinozaury jakie pojawiły się w tej grze to m.in. Tyranozaur, Spinozaur, Karnotaur, Pteranodon oraz kilka raptorów, plus oczywiście dodatkowe skórki do podstawowych dinozaurów, które można było kupić za niewielkie pieniądze. Ostatnią najnowszą produkcją osadzoną w świecie z dinozaurami jest ARK Survival Evolved, wydana w 2015 roku. Jest to sandboxowy survival, w którym oswajamy dinozaury oraz z nimi walczymy, próbując przetrwać. Musimy polować i gromadzić surowce, z których następnie wytworzymy broń oraz rozmaite narzędzia potrzebne do przetrwania i do zbudowania własnej kryjówki, która zapewni schronienie przed dinozaurami. A dinozaurów jest tutaj aż 70 gatunków i są zarówno roślinożerne diplodoki, jak i mięsożerne tyranozaury. Rozgrywka jest nastawiona na grę online, w której musimy zmierzyć się z innymi graczami, lub można nawiązać sojusz, jeśli ktoś w naszej ocenie będzie ok. Ta gra pod względem traktowania dinozaurów może przypominać Paraworld. Oczywiście jest to zupełnie inny gatunek, ale tutaj również dinozaury tak samo mogą stanowić zagrożenie, jak i mogą być naszym najlepszym przyjacielem i możemy niektóre dinozaury oswoić. Zadajmy sobie teraz pytanie, dlaczego dinozaury występowały w grach wideo na przestrzeni lat? Odpowiedzi jest co najmniej kilka. Dinozaury nas fascynują i myśląc dinozaur można mieć na myśli zagrożenie, jednocześnie nie mając wewnętrznego strachu przed nimi. Z jednej strony dinozaur faktycznie w przeszłości mógł stanowić duże zagrożenie i gdyby istniały do dzisiaj, to faktycznie mogłyby dla nas okazać się bardzo groźne ze względu na ich rozmiar, ale jednocześnie nie mamy wewnętrznego strachu przed nimi, bo nigdy tak naprawdę się z nimi nie spotkaliśmy. Na szczęście dla nas dinozaury wyginęły. Również twórcy gier mogli to zauważyć tak, dinozaur, czyli walka, bo dlaczego nie przedstawić w świecie ludzi walczących z dinozaurami? Przecież dinozaury są fantastycznym obiektem do zaatakowania, są groźne, duże, powinny stanowić wyzwanie dla gracza. Między innymi jest to widoczne w Primal Carnage, kiedy to właśnie ludzie walczą z dinozaurami. Również jesteśmy zainteresowani tymi ogromnymi zwierzętami, które przecież faktycznie kiedyś żyły na naszym globie. Większe dinozaury polowały na mniejsze, natomiast te mniejsze musiały znaleźć schronienie przed tymi większymi. One faktycznie tu żyły i widać to zainteresowanie. Kolejną odpowiedzią na to pytanie jest po prostu stereotypowy obraz złego dinozaura, stworzony przez różne filmy, np. Jurassic Park. I wzięło się również to z samej nazwy dinozaura, czyli strasznej jaszczurki. A przecież to tak naprawdę były tylko zwierzęta, które były większe. Bo taki tyranozaur polujący na jakiegoś mniejszego dinozaura nie różni się niczym przecież od polującego tygrysa na antylopę, oprócz oczywiście rozmiarów. Ciekawą rzeczą, jaką można było zaobserwować w grach, jest to, że w większości produkcji pojawiał się najbardziej rozpoznawalny tyranozaur. A dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta. Bo jest to powszechnie uważany najgroźniejszy dinozaur, który w grach jest przedstawiony jako król wszystkich dinozaurów, a w rzeczywistości w przeszłości nigdy tak nie było. Współczesne badania wskazują, że były od niego znacznie większe dinozaury, na przykład spinozaur czy gigantozaur południowoamerykański. Spinozaur jest m.in. znany z filmu Jurassic Park. Ciekawe jest również, że tyranozaur zawsze był przedstawiony jako ten jedyny zabójca, który jest panem samego siebie i nie potrzebuje nikogo do pomocy, no bo przecież jest doskonały i sobie sam świetnie poradzi. A w rzeczywistości wcale nie musiał być indywidualistą. Potrafił również polować w grupie. Niestety nie zostało to przedstawione w żadnej z produkcji. Zauważyłem, że zainteresowanie dinozaurami w grach wideo cały czas spada. Jest to spadek ponad dwukrotny. Od 1996 roku do 2006 pojawiło się 10 gier, plus minus 1, nie licząc flaszówek, a po roku 2006 pojawiły się 4 gry. Więc stosunek jest około, oczywiście, 10 do 4. Widać jak na przestrzeni lat po prostu traciliśmy zainteresowanie tym tematem. Przyszłość dinozaurów w grach? Nie widzę. W obecnych czasach gracze potrzebują mocniejszych wrażeń, szczególnie jeśli chodzi o gatunek survival horrorów i raczej dinozaurów w tym gatunku już nie zobaczymy, bo już nas nie straszą. Ostatnie co mogliśmy zauważyć to Dino Crisis i to tyle, już według mnie nic później nie będzie. Jest to również związane z modą na zjawiska paranormalne, które już od wielu lat tworzą kontrowersje i stają się obiektem zainteresowania. To samo można zauważyć w grach, m.in. bardzo popularny, legendarny Slenderman. A FPS-y z dinozaurami? Również nie. W dzisiejszych czasach jesteśmy bardziej zainteresowani historią I i II wojny światowej oraz ogólnie wolimy po prostu strzelać się z ludźmi, a nie ze zwierzętami. Dla przykładu Counter-Strike Global Offensive, Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor, Warface. W każdej tej produkcji przeciwnikami są ludzie z innej frakcji lub państwa, a nie zwierzęta. Podsumowywując, twórcy gry odchodzą od gier związanych z dinozaurami przez brak zainteresowania odbiorców tym tematem. Niestety obawiam się, że dinozaury staną się prawdziwym dinozaurem na rynku gier i niedługo nikt nie będzie o nich pamiętał.